Kubańczycy wyszli na ulicę. Ci w Hawanie są w żałobie po śmierci Fidela Castro. Natomiast Kubańczycy żyjący w tak zwanej Małej Hawanie na terenie Miami na Florydzie skandują, śpiewają i bawią się, demonstrując swoją radość. Jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy Kubańczykami i z tego, co się tu dziś wydarzyło. Mimo, że być może niewiele to zmieni, jesteśmy pełni nadziei i wierzymy w przyszłość. Świętujemy początek końca dyktatury Castro, ponieważ chcemy wolności jak reszta świata. To jest to, czego potrzebujemy. Przede wszystkim jestem tu po to, by świętować śmierć tyrana, nie człowieka, bo nie można celebrować go jako osoby. Zrobił tyle złego, zostałam zesłana na 48 lat. Ale przede wszystkim czuję, że moi rodacy nie potrafią cieszyć się z jednej rzeczy – z wolności. Choć komentatorzy podkreślają, że śmierć Castro nie przyniesie prędko zmian, przedstawiciel kubańskiej diaspory na Florydzie przyjmuje z nadzieją odejście komunistycznego wodza. Myślę, że to nie przyniesie żadnych natychmiastowych zmian, ponieważ system wciąż jest w tym samym miejscu. Ale widzimy, co się teraz dzieje. Ludzie wyszli i powiedzieli, dobrze, że już go nie ma z nami. Co teraz możemy zrobić? Śmierć Fidela Castro wywołała duży rezonans na świecie. Przywódcy wielu krajów składają kondolencje Kubańczykom. Xi Jinping podkreślił, że towarzysz Fidel Castro był lojalny w przyjaźni między Chinami i Kubą. Od momentu ustanowienia stosunków dyplomatycznych relacja między krajami poczyniła imponujący postęp, który jest jego zasługą. Chińczycy stracili bliskiego towarzysza i szczerego przyjaciela. Gdy wszyscy zamilkli i Fidel podniósł głos, jeden jedyny głos, i był to głos godności. Powinniście czuć dumę, kubańscy bracia i siostry, że mieliście takiego wielkiego człowieka, który dał przykład wszystkim ludziom przez swoje słowa i czyny. Fidel Castro był wielką postacią XX wieku. Rozpalił nadzieję kubańskiej rewolucji. Przez pewien czas dla wielu mieszkańców Ameryki Łacińskiej, ale nie tylko, był punktem odniesienia. Było rozczarowanie, ale zawsze chciał bronić Kuby z dumą w obliczu wszystkich nacisków zewnętrznych. Francja zawsze patrzy na Kubę jako na swojego partnera. Wstrząśnięty śmiercią Fidela był Diego Maradona, legendarny argentyński piłkarz, przyjaciel dyktatora, który wiele razy odwiedzał go na Kubie. To był straszny dzień, kiedy dowiedziałem się, że odszedł od nas wspaniały człowiek, największy bez wątpienia. Fidel Castro opuścił nas. Zadzwonili do mnie z Buenos Aires i byłem w szoku. Poczułem ogromny ból. On był jak mój drugi ojciec. Jednym z nielicznych polityków, który bez ogródek wypowiedział się na temat komunistycznego dyktatora Kuby, był amerykański prezydent-elekt Donald Trump. Zamierzamy zapewnić szansę, dobrobyt i bezpieczeństwo dla wszystkich Amerykanów. Mamy również zamiar stanąć razem z Kubańczykami w walce przeciwko komunistycznej opresji. Jesteśmy po prawej stronie. To są wspaniali ludzie. Jesteśmy po jednej stronie z Kubańczykami dla Kuby, przeciwko reżimowi Castro. Pogrzeb Castro zaplanowany jest na przyszłą niedzielę w Hawanie. Wcześniej jego prochy mają być obwożone po całej Kubie. Paulina Bilińska, Telewizja Republika.